No słuchajcie, to, to, to tak się hmm. postarajmy zamknąć w minuta, minut minuta, mniej więcej taki podcast trwający minutę, jakbyśmy mogli zrobić, to by było dobrze. Dobra, spoko. E, czyli każdy by miał po 20 sekund, plus tam jeszcze 3 sekundy dla moich psów. E, Dobra. Ja słyszałem, że podobno w Pleistocenie były drapieżne leniwice. Postaram się do tego nawiązać. <grym> Okej, okay, po raz kolejny witamy w najszybciej w Polsce rosnącym podcaście trzech panów K, czyli. Kacperkita, Michał Kuś i pan Kożuszek, czyli to jestem ja. E, przepraszam, bo trochę tutaj najszybciej Ten rosnący by. podcast. Tak jak my to rozumiemy, oczywiście, w takim sensie, że na przykład Kacprowi jeszcze rosną włosy. Dosyć szybko, moim zdaniem. Ale wypadają jeszcze szybciej. Ale wypadają. Niestety. Ty je łosz, a one go. Tak? Dokładnie. Tak. E, dzisiaj chciemy, chcemy się zająć tak, paktem migracyjnym, wyborami samorządowymi w Polsce e, i bardzo ciekawym tematem o tym, czy istnieje niemieckie silne lobby w USA. E, to ten temat zaproponował dr Kuś. Ale zacznijmy może od paktu migracyjnego. I ja chciałbym od razu wsadzić was na konia, jak to się mówi e, komentatorzy piłkarzy tak mówią. Bo mam wrażenie, że jak się słucha takich różnych na przykład zapewnień em, rządu Donalda Tuska i generalnie ludzi, którzy tam są, to są takie dwa podejścia. Jedno podejście to jest takie podejście prawicowego publicysty, takiego pandita, jakby powiedzieli Amerykanie. I to wiadomo, pa, pra, to nic nie jest prawdą, to są kłamstwa, oni zawsze kłamią i tak dalej, ale. I to oczywiście to podejście ma wielkie swoje wady. Ale z drugiej strony jest podejście takie eksperckie ostatnio Bartka Radziejskiego czytałem tweeta, który mówi Donald Tusk powiedział że Polska nie wejdzie w pakt migracyjny że nie będziemy też płacić za to że nie wchodzimy w pakt migracyjny i będziemy trzymali za słowo czyli jakby eksperci mają takie podejście że bierzemy to za dobrą monetę a prowokacja z mojej strony jest taka czy to nie powinno się już w pewnym sensie skończyć z tym politykiem szczególnie który mówił że nie będzie Nie powinno podwisza, się podwyższać znaczy... podatków że, że nie wyjedzie do Brukseli, który obiecywał jeden dzień na KPO, który obiecywał sto konkretów. Ktoś powie, że każdy polityk ma tak samo, ale mam wrażenie jednak, że Donald Tusk robi to szczególnie. Uroczyście. Mówi, tak. słuchajcie mnie, będzie tak, jak mówię. Potem go pytają, czemu nie jest tak, jak pan mówił. On mówi, bo się sytuacja zmieniła, tak jak było I, I wiesz, co, on się teraz czuje szczególnie rozgrzeszony. Każdy polityk miał, ma takie momenty, kiedy mówi coś pod publikę. Natomiast Donald Tusk, mam wrażenie, czuje się teraz szczególnie rozgrzeszony, no bo przecież walczy z populizmem i przywraca demokrację. Ja to powiedziałem na antenie Repub telewizji Republika wczoraj, kiedy mnie poproszono o komentarz w tej sprawie, że, że to jest troszeczkę tak, jak w czasach, które my pamiętamy, może tutaj y, 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 my dwaj, prawda, młodzież nie pamięta. Y, 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 y. Pojawiało się pytanie, dlaczego ten kapitalizm potransformacyjny jest taki bezwzględny. No i, i dowci, anegdotka mówiła, że, że jak zapytać komunistę, jak wygląda kapitalizm, no to on mówi, no to opiera się na tym, że się wyzyskuje pracownika i, i, oszukuje, i, i oszukuje fiskusa. No i potem, jak oni przejęli władzę, jak nomenklatura się uwłaszczyła, to dokładnie to robili. oszukiwali system podatkowy i wyzyskiwali pracowników. I teraz ja mam wrażenie, że coś takiego jest z populizmem. Że no można się spierać co do terminologii, czy one jest trafna, czy nie. Ja uważam, że to jest dosyć trafne określenie w historii Stanów Zjednoczonych była nawet Partia Populistyczna. Ja nie uważam też określenia populizm za specjalnie pejoratywne, tak, choć wiem, że, tak. że one jest. Jest coś tak takiego, postrzew... ja, ja widzę wśród odbiorców tego kanału, że nie podoba im się, jak się mówi o prawicy, że to są populiści. Nie podoba im się, jak się mówi o elitach lewicowych, że to są elity. Ale to tak. dlatego, że elity to jest coś pozytywnego, a populista to taki coś, co obiecuje gruszki na wierzbie i mówi, będziemy nie. potęgą. A to tak nie jest prawda, nie? pewny. populizm jest próbą nawiązania bliskiej więzi z masowym wyborcą, który polityk podejmuje. I teraz. Natomiast oczywiście jak patrzę na Donalda Tuska, to mam wrażenie, że on stwierdził, no tak, żeby walczyć z populistami, muszę przyjąć populistyczne metody, tak jak ja je rozumiem, a on rozumie, że populistyczne metody polegają na tym, że wyborców się w najbezczelniejszy sposób okłamuje, a potem się mówi, no cóż to była tylko retoryka, chyba nikt tego nie brał na serio. Więc, przepraszam, nawet nawet jeśli mamy złe zdanie o pisie, może niektórzy nasi słuchacze mają, to tak pisowski populizm nie wygląda. Oni składali obietnice, które z punktu widzenia elit mogły być kontrowersyjne, ale w większości starali się te obietnice spełnić. Natomiast w przypadku Donalda Tuska, jak mamy, mamy trans, mieliśmy transformacyjny kapitalizm, tak mamy, yy, tak mamy jego wersję populizmu, która no, sprowadza się do już takich, yy, ta, takiego mydlenia oczu, które trudno jest na poważnie komentować. Bo, bo, bo tak jak mówisz, poważny komentator wchodzi w pewną konwencję. I stara się tej konwencji trzymać, no ale właściwie tego, co mówi Donald Tusk w ramach tych, tych, tych konwencji, poważnych analityków i komentatorów, już się nie da komentować, to się da tylko bo komentować. Takie, bo to jest takie, wiesz, że yy, ekspert, taki, który nie chce być tak bardzo w nawalance, mówi, on powiedział tak i zobaczymy, jak będzie. Nie, ale on jakby, jakby to można komentować tylko w kategoriach, czy zgadzasz się na to, że Tusk może powiedzieć i obiecać absolutnie wszystko, byle by nie wrócił PIS do władzy? Czy jednak uważasz, że polityka, niezależnie od tego, kto tą politykę uprawia? I jakie masz osobiste sympatie, jednak powinna pewne standardy prawdy w sensie klasycznym y, y, trzymać. Jak to, jak to pisał święty Tomasz, nawiązując do Arystotelesa, veritas est adequatio intellectus et rei, czyli prawda jest jednak pewną korespondencją pomiędzy, pomiędzy tym, co mamy w głowie, a tym, co jest w rzeczywistości. E trzy, trzy rzeczy. Pierwsze. Staram się znów polemicznie, żeby było ciekawe. Jeśli chodzi o to rozróżnienie elity populizmu, oczywiście też bardzo chętnie używam, używałem i używam i jest to niewątpliwie trafne pojęcie, ale z drugiej strony myślę, że jest zrozumiała i poniekąd słuszna ta chęć jak tu powiedział Maciej, odbiorców tego kanału i bardzo wielu osób, którym nie podoba się nazywanie liberalno-lewicowych elit po prostu elitami, o tyle, że oni mają w sobie takie przeświadczenie, i to jest przeświadczenie słuszne: instynkt pewien zdrowy, że powinny być też inne elity, że my powinniśmy też mieć swoje elity. I raz, tak. że jest to moralnie i akcjologicznie prawdziwe, a dwa czysto funkcjonalnie, jeżeli będziemy przyjmować konsekwentnie model, w którym mamy lud i elity, to duża część ludu, który będzie się bogacił, który będzie odnosił sukces, który będzie jakoś sobie radził, aspiracyjnie będzie chciał być częścią elity w ten sposób ten lud, który będzie upodmiotowiony, będzie po prostu przychodził na tamtą stronę, nawet nie z przyczyn poglądowych, tylko, tylko w drugą stronę, przyjmując, że jeżeli warunkiem bycia członkiem elity jest Głosowanie na konkretną partię i wyrażanie konkretnych poglądów, to ja to będę robił, dlatego że daje mi poczucie członkostwa w elitie. Tak... Się... Czy posunąłbyś się tak daleko, Kasprze, żeby powiedzieć, że, że tutaj jakby Pis padł ofiarą swojego sukcesu? Tak, czyli a że... To chciałem powiedzieć, oczywiście. to chciałem powiedzieć. Jezu, tak. nie, mów, mów dalej Kasper, ale to tak jest. Jacek Sokołowski taką tezę stawiał przed wyborami jeszcze w swojej książce Teraz Naród pisał, że. Modernizacja w tym sensie, jak to jest? Pauperyzacja, przeciwieństwem pauperyzacji, jest depauperyzacja. Pau, de Gentryfikacja. Tak. Gentryfikacja, tak Gentryfikacja części elektoratu spowoduje, że te hasła populistyczne, odzyskamy Polskę i tak dalej, dla ludzi, którzy trochę im się zaczęło lepiej powodzić za rządów PiS-u, przestaną być takie nośne, prawda? I to jest. Nic straconego. Wejdzie Zielony Ład. Porządzi, to, I taki porządzi to Będzie taki populizm, i... jakiego jeszcze nie było. <grym> tak, tak, tak. Zobaczymy panowie, czy rzeczywiście będzie taki populizm. Bo jakkolwiek tutaj ja się oczywiście zgadzam, że Donald Tusk jest politykiem, który całą swoją karierę zbudował na tym, że może mieć dowolne poglądy na dowolny temat i może jednego dnia mówić A, drugiego dnia może mówić nie A. Niemniej jest na tyle skuteczny socjotechnicznie, że radzi sobie. Po drugie, jednak moim zdaniem w tej konkretnej kwestii paktu migracyjnego i szerzej problemu imigracji do Europy, no jednak to, że Tusk tak mówi, to, że jego europosłowie konsekwentnie tak głosują i również zresztą w sprawie zielonego Ładu, jeszcze przed wyborami w, w niektórych sprawach, czy może szerzej nie tyle Zielonego Ładu, czyli polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Bo mamy te dwa, dwa podstawowe problemy imigrację i, i politykę klimatyczną. To również w tych sprawach, również jeszcze przed wyborami i, i, i dzisiaj, czy, czy tu, czy europosłowie, platformy kilkukrotnie, oczywiście koniunkturalnie, oczywiście po to, żeby się pokazać przed wyborcami, no ale jednak zajmowali stanowisko, które można by powiedzieć, no jest, Zgodne z polskim interesem narodowym. Oczywiście robili to po to. Oczywiście robią to pod publiczkę, Oczywiście robią to koniunkturalnie, ale to robią i moim zdaniem powinniśmy być jednak. To, to, znaczy, to jest ja pytanie powiedział... oczywiście, czy przyjmujemy logikę, y, czy przyjmujemy logikę y, im gorzej tym, y, tym lepiej. Czy chcielibyśmy, żeby oni robili jak najgorsze, jak najgłupsze rzeczy kiedy są u władzy, po to, żeby szybciej te władze tak. stracili. No nie wiem. No to, to, to... Ja, Natomiast ja na przykład ja, w, jedną, w czerwcu jedną w zeszłym roku mieliśmy nie. takie. No dobra, proszę wasi Juno. Przepraszam. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Rzeczywiście masz rację, że ja też myślę, że Donald Tusk chce zbudować trochę tutaj na realnej konfrontacji w sprawie e, paktu migracyjnego. Natomiast, dotyczy też Zielonego Ładu, były pewne kroki proceduralne, których polski rząd nie podejmował i głównie to były kroki e, na arenie Rady Unii Europejskiej, prawda, czy tej Rady Ministrów, gdzie e, no chociażby pani Ula Zielińska tam e, była ta słynna historia, prawda, z. Z, z rzeczami, do których rzekomo według niej Polska się powinna zobowiązać, a tak naprawdę to nie było oficjalne stanowisko rządu, potem e, słyszeliśmy. Ale ja w swoim programie satyrycznym przyjąłem takie założenie, że jeż, właśnie, że nie im gorzej, tym lepiej, bo ja się z tym nie zgadzam, bo to jest ciągle nasza ojczyzna, która nie znajduje się w komfortowej pozycji, że możemy sobie, a 5 lat e, recesji niech będzie. Że jak będzie CPK, jak Polska rzeczywiście nie wejdzie w strukturę paktu migracyjnego, to ja jestem gotowy, jako ta osoba, która mówi, że mu nie wierzy, że to będzie, to jestem gotowy z satysfakcją dla Polski przeprosić Donalda Tuska. Jakby powiedziałem, nie spodziewałem się tego od pana. Także ja powiem, że nie spodziewałem się, po studniach się nie spodziewam jeszcze bardziej. A po tym, jaka była reakcja na wybory samorządowe, tu przechodzimy płynnie do drugiego tematu, który też nie do końca y, y, tak pyknęło, jak, jak można by się spodziewać w przypadku formacji, które przecież y, nie, nie, niedawno wygrały, wygrały wybory parlamentarne, to już się zupełnie nie spodziewam. Dla, 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 nie spodziewam się jeszcze, bo były zarzuty, że kasp... Przy, przy, a Kasper a Kaspr nie powiedzia... no, y, Kasper zaraz, zaraz, zaraz powiem. ja tylko jeszcze krótko, e, jeśli chodzi o politykę migracyjną, no to dla mnie pewnym pozytywem po tych kilku miesiącach znów. to nie dlatego, że nagle zacząłem kochać Donalda Tuska, tylko dlatego, że jakby naszą rolą jako komentatorów no społeczeństwa tutaj no. Polska, Polska w moim sercu. My już wiemy jaki tam masz plakat za tym dokładnie tak i jakby jest naszą rolą, żeby na dowolnym rządzie, jaki by on nie był, wymuszać. W chociaż niewielkim stopniu działania mniej szkodliwe dla Polski. Jeżeli się to czasem udaje, to należy się z tego cieszyć. No Przykładem jest sytuacja na granicy z Białorusią, gdzie przecież Tusk się nie słucha Agnieszki Holand i nie zaczął tych ludzi przepuszczać przez granicę, tylko mamy te słynne uśmiechnięte puszbaki, i bardzo dobrze, że mamy, prawda? Natomiast szerzej, jeśli chodzi o politykę migracyjną, moim zdaniem jest ważne i będę to konsekwentnie powtarzał, również w kontekście tego, o czym Michał mówił, że tutaj. Pis wiarygodny, dotrzymuje obietnic, i tak dalej. No jednak jeśli chodzi o politykę imigracyjną, musimy wyraźnie rozróżnić politykę, jeśli chodzi o nielegalną imigrację i tutaj rzeczywiście PiS bronił granicy z Białorusią i tak dalej, zapora, to jest fajnie, ale jeśli chodzi o, ale jeśli chodzi o legalną imigrację i sprowadzanie imigrantów z dowolnych kierunków, to, to tutaj mamy, mieliśmy przez te 8 lat znaczne że po prostu powtarzanie polityki Europy Zachodniej, która to która do, oczywiście w formie zalążkowej, jeszcze na niewielką skalę i tak dalej, ale dokładnie samo imigrantów zarobkowych z krajów takich jak Pakistan, Bangladesz, Turcja, Uzbekistan i tak dalej. Dokładnie to, co kiedyś się działo we Francji, Niemczech, Szwecji, to i dokładnie to, co doprowadziło do tych problemów, które dzisiaj część polityków przedstawia w sposób po prostu no, manipulatorski totalnie jako efekty wyłącznie nielegalnej imigracji. No Tych imigrantów tych imigrantów z krajów muzułmańskich, z którymi są dzisiaj problemy, nie sprowadziła Komisja Europejska, tylko sprowadziły rządy, często rządy centroprawicowe, które opowiadały wyborcom, że bronią, jest super, jest patriotycznie, a w praktyce sprowadzały legalnych imigrantów zarobkowych, których dzieci na przykład już często wcale nie chciały podejmować pracy i wcale, nie, wcale niekoniecznie szanowały miejscową kulturę. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego jestem sceptyczny, jeśli chodzi o to... Ja chcę do to, tego czy... dodać, to za chwilę Ciebie... Bo ja chciałem powiedzieć tak, że moim zdaniem... Przepraszam, Michał. Moim zdaniem to jest problem z podejściem do migracji przez Polską, głównie Polską Prawicę, ale nie tylko. I to jest to, o czym mówi Kacper. To znaczy, bo my... Był taki, można powiedzieć, hossa na rynku książek o migracji na przykład Douglasa Maria Strange Death of Europe, prawda, po 2015 roku. I my trochę, polska prawica przyjęła takie spojrzenie, to jest ta zepsuta Europa na zachodzie. Oni wymyślili sobie tą ideologię multikulti, oni wymyślili sobie świat, w którym nie ma granic. Yy, I my musimy się przed tym powstrzymać, tak ideologicznie, mentalnie się zabezpieczyć, a wtedy będziemy bezpieczni. Ale nie wzięto uwagę te, pod uwagę tego, o czym mówił Kacper, że często te argumenty proimigracyjne to nie były już te późniejsze lewicowe, otwarty świat. Tak, tak, yy, tak, tak. Tylko były. Rynek potrzebuje, lobbyści, yy, szczególnie tam, tak jak, tak jak w Polsce, też chyba o tym Kasper pisałeś wczoraj mm. na Twitterze, tak, że mówimy o kierowcach, prawda, Glovo dostarczających te przesyłki, prawda, do, pod nasze drzwi yy, i takich miejsc, które rzeczywiście yy, my już się po prostu na tyle rozwinęliśmy, że imigracja nie stała się dla nas kwestią taką wyższości, takiej moralnej, że my jesteśmy jednoetniczni mm. i my nie przyjmiemy, bo ten, tylko nagle organicznie też ten proces trochę się zaczął, przy tak, tak, tak. przyzwoleniu y, przy cichym, nie deklaratywnym, ale cichym rządzący, Bo to miało miejsce. I słusznie Kasper mówi o tym, bo argumenty prawej strony często, że to jest zupełnie co innego, mówią, ale to jest na pewien czas. Tylko, ten, że nie, ale ja tutaj wejdę jednak, no, to bo, bo to jest tak, że, że, że jednak te Problem z paktem migracyjnym jest taki, że w przypadku paktu migracyjnego my nie będziemy dostawali jakiegoś regulowanego przez nas Napływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ja, moje dzieci chodzą do przedszkola z, 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 z właśnie, no, coraz częściej dziećmi wysoko wykwalifikowanych imigrantów z Bangladeszu, z Indii, hmm. informatyków, inżynierów. To w Warszawie, to w Warszawie jest bardzo, bardzo wyraźne, wyczuwalne. Tylko, że Pakt migracyjny po prostu pozwala w momencie, zwłaszcza w momencie, tam są te zapisy dotyczące szczególnych sytuacji presji, zwłaszcza w momencie, kiedy jest ogromna presja na granicę w wyniku wojny, w wyniku konfliktu, w wyniku katastrof naturalnych, pozwala po prostu bogatym krajom się wykupić i skierować ten taki zupełnie nieuporządkowany i niekontrolowany. Napływ migrantów do tych krajów, które no skuszą się na te dodatkowe, na te plus 10 tysięcy, bo kara jest 20 tysięcy za, za, za nieprzyjęcie, a kiedy się przyjmie, dostaje się 30 tysięcy i po prostu, po prostu to, to odepchnąć od siebie. I, I ja się boję, że tak będzie działał pakt migracyjny, I, i w tym sensie pakt migracyjny jest jednak dla mnie, dla mnie nie ma znaku równości pomiędzy tym, i, jak potencjalnie niebezpieczny dla Polski jest pakt migracyjny, a, a jednak tą legalną migrację. Znaczy ja, bym po, ja jedną rzecz, tylko dodam i oddam głos Kasprowi, że ja się zgadzam, znaczy ja uważam, że to jest słuszny argument, żeby myśleć o polityce migracyjnej nie tylko, że Bruksela nam coś narzuci, ale że my sami też musimy działać odpowiedzialnie. Ale różnica między tym co się działo przez ostatnie lata w polityce migracyjnej a paktem migracyjnym jest jak różnica pomiędzy złotym a euro. To znaczy w takim sensie, że my możemy mieć złą politykę monetarną na przykład Polsko tak, oczywiście. polskiego złotego możemy ale istota euro jest taka, że to jest po prostu zabrane z naszych rąk. I ktoś decyduje, będzie decydował w przypadku paktu migracyjnego, kto do Polski trafi, na jakich warunkach, narzuci się na przykład przepisy, to jest element paktu migracyjnego tych 67 stron, że będzie łączenie rodzin jako jedno z praw i to rodzin rozumianych już nowocześnie, czyli to niekoniecznie musi być matka i ojciec, ale mogą być różne definicje rodzin, a obserwując sytuację na granicy południowej, znaczy obserwując ją oczywiście z bliska, tylko czytając o niej, łączenie rodzin na przykład takie mechanizmy ułatwiania dostania się do danego kraju są bardzo szybko potem wykorzystywane szczególnie tak. jeżeli zarządza tym nie interes narodowy konkretnego narodu tylko jakaś centralizowana i trochę wyalienowana mimo wszystko biurokracja, która będzie mówiła to jest dobrze łączcie rodziny bo bo dzie. Więc, ja więc ja się zgadzam, że we współczesnym świecie trudno znaczy będąc... Yy, Według globalnych wskaźników, zamożnym krajem północy o rozwijającej się gospodarce i starzejącym się społeczeństwie, a to jest Polska. My jesteśmy, my jesteśmy w skali globalnej bogaci, mamy bardzo dynamicznie, jak na Europę, rozwijającą się gospodarkę i mamy starzące się społeczeństwo. W takiej sytuacji trudno jest w ogóle uciec od zagadnienia migracji i wrócić do takiego natywizmu pełnego, w, w moim odczuciu. Ja wiem, że tutaj Kasper będzie trochę polemizował. Właśnie mówiliśmy o Izraelu, były cieka bardzo ciekawe teksty Kaspra. Pamiętam o, o tym, jak na przykład właśnie ci ortodoksyjni Żydzi. Yy, Przywrócili taką, taką, tak, takie demograficz, taką demograficzną równowagę w Izraelu. Natomiast no, no moim zdaniem jednak, jednak się do końca uciec nie da. I teraz jest pytanie, czy to my kontrolujemy, czy to jest narzucane przez jądro Europy, tak zwane przez Niemcy i Francję, w sposób dla nich wygodny, niekoniecznie wygodny dla nas. Całkowita jakby zgoda co do tego, że powinniśmy być przeciwko paktowi migracyjnemu. Z tym się myślę wszyscy zgadzamy z wielu przyczyn. Po prostu, cho cho chociaż też oczywiście są jakieś tam elementy tego paktu, które, które mogą, mieć, mogą być pozytywne, no ale one są, 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 są takie jak szybsze procedury deportacji i tak dalej, no ale to są, czy tam obowiązkowe pobieranie odcisków palców i tak dalej, no ale to jest, to, to jest drugorzędne wobec klu. Wobec, wobec Natomiast ja, ja, ja uważam, że to jest troszkę taka fałszywa alternatywa, znaczy oczywiście się zgadzam, że nie, powinniśmy się na to, że nie powinniśmy tego akceptować, ale nie po, po prostu bardzo mnie, mi się nie podoba ta taka, ta taka hipokryzja, bo co innego jest, jak sobie tutaj uczciwie porozmawiamy, otwarcie że są różne, są powiedzmy różne dobra, tak? Spójność kulturowa i narodowościowa jest pewnym dobrem, ale mamy też problemy demograficzne, mamy, mamy, yy, mamy czynniki gospodarcze i tak dalej. Jakoś tam uczciwie sobie na ten temat porozmawiamy i podyskutujemy. A czym innym jest sytuacja, w której przez lata Polska jest, owszem, no przede wszystkim dlatego, że znów to jest tak, tak, jak, z tą, tak jak z tymi elitami i ludem. Polska po prostu stała się na tyle bogata, że stała się atrakcyjna dla, dla imigrantów spoza, spoza Europy, którzy zaczęli tutaj się pojawiać. Najpierw, najpierw przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi na bardzo dużą skalę, a później później również z kierunków bardziej, bardziej egzotycznych. Tylko to, to oznacza, że powinniśmy mieć na ten temat uczciwą, otwartą debatę. A tej debaty nie mieliśmy, ponieważ przez ostatnie kilka lat nam po prostu wmawiano, że tego nie ma, a problemy w Europie Zachodniej wzięły się i tylko i wyłącznie z nielegalnych imigrantów i są winą Komisji Europejskiej. To po prostu jest nieprawdą. I to jest. Co... I to jest kolejna duża debata, do której musimy, musimy dojrzeć na prawicy. Natomiast ja, ja szukam sposobu, żeby jednak um, iść w kierunku e, innych tematów, które sobie na dzisiaj. Dobrze, dobrze, żeby, możemy iść do dlatego że, dlatego, że dla mnie generalnie od, od polityki migracyjnej znacznie ciekawsza jest polityka rozwojowa, i, i, i też o tym e, trochę pisałem jeszcze, jeszcze w czasach, kiedy dużo i często pisałem do Nowej Konfederacji, byłem w zespole redakcyjnym. Wiem, że taki mój artykuł o tym, że, że Polska mogłaby być państwem rozwojowym na, na modłę państwa azjatyckiego, mogłaby być, mogłaby być biało-czerwonym tygrysem. No więc tak jak mówię, no patrząc na nie na same wybory samorządowe, bo ja rozumiem tą krytykę, że, że, że to nie są, to są takie wybory trochę na doczepkę, trochę przyszywane, trochę nie wiadomo, jak te wyniki interpretować. Natomiast jeśli chodzi o reakcję obozu rządzącego na, na, na wybory, i, i jakby tej, tej reakcji i tego przemyślenia nie widać. Od samego początku rząd premiera Tuska to był rząd złożony z ludzi raczej starych, raczej wypróbowanych i Wiernych i bezwzględnych. No, takim koronnym przykładem, to, to, to jest minister Sienkiewicz, który już przechodzi zupełnie samego siebie. Ja czytam jego kolejne wypowiedzi i, i no, zastanawiam się, co się z tym człowiekiem porobiło tak zupełnie serio. Bo on kiedyś był y, interesującym dla mnie dla mnie do czytania intelektualistą. Teraz no, na krytykę swoich metod likwidacji TVP, kiedy w końcu sąd wpisał do KRS-u poczynione przez niego kroki. Zareagował mówiąc, że no, ci, którzy bronili tej instytucji, to chcę im powiedzieć, że walec nie dyskutuje z asfaltem o tym, w którą stronę ma jechać. Jakby Ja mam taką myśl po tych wyborach samorządowych, że wynik PiSu był lepszy niż moim zdaniem sam PiS się spodziewał, a wynik... Obozu, wynik koalicji obywatelskiej i jej koalicjantów jest pochodną tego. Że jednak wyborcy w Polsce uważają, że rządzenie nie sprowadza się do zinstytucjonalizowanej zemsty, właśnie takiej w stylu, w stylu ministra Sienkiewicza, że jednak mają pewne aspiracje rozwojowe i to nie jest tak, że, że, że się zrobi pana laska szefem CPK i, i, i poczeka, aż ludzie się zainteresują czymś innym. Są ludzie, którzy się tym interesują i na to patrzą. I, i, no i taka, tak, taka Postpolityka w stylu lat dwutysięcznych po prostu już się nie sprawdza, a postpolityka w połączeniu, w połączeniu z zemstą plus to już, to już jest w ogóle coś, czego nie kupują. No, natomiast reakcja na to jest jakby zupełnie bezrefleksyjna. Ja uważam, że jednak w polityce, może, może nie we wszystkich gałęziach władzy, ale w egzekutywie jednak dużo zależy. W przypadku władzy wykonawczej dużo zależy od kadr. To nie jest tak, że sam przywódca decyduje. I patrząc na to, jakich ludzi sobie dobrał, Donald Tusk teraz zapowiada rekonstrukcję rządu, patrząc na to, co sam mówi, on sam mówił tam o żelaznej miotle i tak dalej, i tak dalej, ja. Ja absolutnie nie widzę tej możliwości realizacji państwa, wizji państwa rozwojowego, który moim zdaniem w tej sytuacji geopolitycznej my powinniśmy się stać, przez tego premiera i przez ten rząd. To nie jest tak, że PiS oczywiście tą wizję wizję, Pełni realizował tak, jak się powinno, ale jednak próbował. Natomiast w tym przypadku mamy, mamy moim zdaniem, do czynienia z działaniami pozorowanymi i, 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 i zupełnie nie widać refleksji po pierwszej żółtej kartce, którą wyborcy pokazali. Znaczy, ja myślę, że, że ta żółta kartka jest na tyle. Ja generalnie, ale to. Sam jakby złożyłeś ten, moj moją, mam małego konika, czyli ja w ogóle uważam, że tych wyborów nie powinno być, co zamiast nich powinno być. Z uprościłbym polski samorząd. Uważam, że e pomimo całej tej teorii demokracji liberalnej, ale bardzo teoretycznej, bardzo abstrakcyjnej, że samorządność jest kluczowa, to to, że my wybory samorządowe, nawet sam to zrobiłeś, e traktujemy jako e Ocenę władz federalnych, prawda? Mówiąc językiem amerykańskim, centralnych, że PiS wygrał, ale właściwie sam Morawiecki, były premier, był chyba w Polsacie i, i mówi, że bardzo mieliśmy dobry wynik, a jego pytają, ale większość semików przegraliście. No, nad tym jeszcze trzeba popracować, tak? W sensie, że, że ten, nawet sam interpretacja wyniku nie dotyczy tego, co się dzieje w samorządach, tak? Więc ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do tego, bo uważam też, że w Polsce stworzono system, który jest odwrotny. To znaczy, o ile abstrakcyjna idea, teoria mówi, samorząd to są ci, którym ty najbardziej patrzysz na ręce, to w Polsce stworzyliśmy i doczekaliśmy się systemu, w którym samorząd to są ci, którym się najmniej patrzy na ręce i którzy są najbardziej zoligarchizowani. Bo ja patrzyłem na wyniki w Gdańsku to są ludzie, którzy po prostu mają znane nazwiska. Bardzo i na tym też polega kampania samorządowa, żeby mieć znane nazwisko, żeby yy, yy, jak już idzie wyborca i patrzy jak ja powiedziałem w swoim programie, że to jak 27 yy, sezon tańca z gwiazdami, że patrzysz na tą kartę i mówisz, kim są ci ludzie. No bo tak naprawdę nikt ich nie zna. Yy, natomiast to jest zostawiłbym to yy, w kwestii tego czy to jest żółta kartka. Otóż moim zdaniem w ogóle to nie jest żadna żółta kartka, tak? Bo te narracje, które usłyszeliśmy w mediach, Joanna Mucha wytoczyła takie działa po prostu interpretacyjne, że y, ciepło było, że powyjeżdżali. Albo wyjeżdżali, ale oni są młodzi, bo studiują w innych miastach i tam, gdzie są zameldowani, to ich nie było, bo były przez chwilę święta. A poza tym pisowcy to nie mają gdzie wyjechać, więc poszli zagłosowali. Więc jakby tych tak zwanych hipotez roboczych, żeby utrzymać, e, że my to, co my robimy, to mamy olbrzymie poparcie. Bo też jeszcze o jednej rzeczy Wam powiem. Bo Ty powiedziałeś, że PiS się nie spodziewał. Ja troszeczkę, z racji mediów, w których pracuję, mam też, słyszę atmosferę, powiedzmy tak. tak? Nie, nie, nie mogę nikogo cytować, bo to są prywatne rozmowy. Ale słyszałem osoby, które podczas protestów rolników spodziewały się, że no lud już się buntuje przeciwko temu rządowi. Tak, że tu już po prostu jesteśmy na, na skraju niemalże jakiejś Nie, ale, takiej... znaczy, Może inaczej, ja mam inne podejście, bo, bo, bo trochę patrzę na to tak politologicznie. No, no więc, tak, więc politologicznie ale... jest tak, że, że oni powinni, koalicja obywatelska powinna mieć naprawdę premię, po wyborach parlamentarnych, tak jak PiS miał bardzo dużą premię, po wyborach prezydenckich, które wygrał Duda, były parlamentarne, były samorządowe, były eurowybory i cały czas było widać, że oni dostali tą premię od wyborców. Tutaj nie ma żadnej. Ale jest, ale są... jest re... ostatnią rzecz, powiem Michale i oddam głos Kasprowi. Jest jedna rzecz, która miała fakty, bo tam te opowieści, że to były święta i że pojechali na grilla i że to no w ogóle ja w to nie wierzę, mówiąc szczerze, bo to jest też, mówmy się. Natomiast Jedna demobilizacja, która miała charakter ciekawy, to znaczy, że wyborcy w miastach, w Gdańsku, Aleksandra Dulkiewicz zdobyła w pierwszej turze, zdobyła 66% głosów, ale frekwencja chyba była na poziomie 35%, tak? To znaczy, jeżeli y, wybory spełniają to y, to zadanie, które postawił w 1989 roku Jaruzelski wyborom, pierwszym tak zwanym wolnym, 4, 4 czerwca, że to powinna być kampania niekonfrontacyjna, no to doczekaliśmy się niekonfrontacyjnych wyborów, że wszyscy wiedzą, kto wygra, i wtedy no, niewielu ludzi też pójdzie zagłosować. Nie? A duże miasta, jeżeli nie poszły zagłosować, no to też y, będzie to się miało jakieś tam odzwierciedlenie w wyniku tej y, koalicji rządzącej, tak się wydaje. Całkowicie się zgadzam z Maciejem, jeśli chodzi o to. Że w Polsce nie patrzy się na ręce samorządom i to jest duży problem, ponieważ jednocześnie na poziomie krajowym ludzie ewidentnie mają odruch tego, żeby dość często zmieniać władzę żeby cały czas patrzeć, co tam się dzieje i dość często zmieniać władzę. Żadna władza, jak widzimy, ani Platforma, ani Tusk, ani Kaczyński nie byli w stanie utrzymać dla swoich obozów władzy dłużej niż dwie kadencje, a wcześniej każdy tracił ją po jednej kadencji. Na poziomie krajowym bardzo trudno jest utrzymać długo poparcie. Podczas gdy na poziomie lokalnym to jest wręcz jakiś jakieś kuriozum, tak? jeżeli widzimy w wielu miejscach przez nie 8, 10, ale 15, 20, 25 lat te same ekipy, ci sami ludzie, czy na poziomie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, czy na poziomie rad powiatu, Czystejników często rządzą. I to jest niesamowite, bo to pokazuje. W Polsce jest tak, że prezydenci miast nie przegrywają wyborów, tylko odchodzą na emeryturę, ja mam wrażenie. Tak, zazwyczaj jest... tak, zazwyczaj i... tak. No teraz mieliście, tam, mieliście tam w Gdyni przypadek inny, no ale to po 26 latach to już. I... I można właściwie nie wiadomo, wypadę. co musiałby zrobić taki prezydent miasta, żeby przegrać wybory. To, to zaczyna być tak jak w tym słynnym powiedzonku pewnego kongresmena amerykańskiego, który powiedział, że no. Musiałby zostać znaleziony w łóżku z Martwą dziewczyną albo żywym chłopcem. No to były inne czasy, to był cytat z lat 60. Natomiast no, ja patrzę na Poznań, no to w przypadku prezydenta Jaśkowiaka, to znaczy skandale różnego rodzaju różnego kalibru, plus dewastacja centrum miasta na, na bardzo długi okres i ledwo, ledwo doszło do drugiej tury. Ja, ja się wychowałem w Poznaniu i, i też śledzę, co się dzieje w tym mieście. Ja, naprawdę no to, to jest ciekawe, filozoficzne pytanie. Co musiałby jeszcze zrobić prezydent Jaśkowiak, żeby się odwrócili od niego wyborcy i poparli kandydata pis PiS-u Tak, no ja pamiętam przy okazji wyborów we Wrocławiu ktoś tam pisał. No chociaż no, tam, tam Jacek Sutryk dostał relatywnie Relatywnie słabe wyniki będzie musiał powalczyć w drugiej turze z kandydatką trzeciej drogi, więc może nawet przegrać. Pamiętam ktoś tam, jeden z internautów na Twitterze napisał, że musiałby chyba chodzić po domach i ludziom ościkać na dywany, żeby, żeby przestali na niego, przestali na niego głosować. No to jest ciekawe rzeczywiście filozoficznie zjawisko, niemniej wydaje mi się, że ono też pokazuje jakąś, jakiś zasadniczy problem, z którym, z którym należałoby się zmierzyć, tak? Zwłaszcza z perspektywy środowiska, które zazwyczaj są w opozycji w tych, w tych miastach. I wydaje mi się, że często, czy, czy, czy w miastach, czy w innych miejscowościach, wydaje mi się, że często, często tego, tego nie ma, tak? Wydaje mi się, że trochę przyzwyczailiśmy się do tych porażek w dużych miastach i w zasadzie czy teraz ta porażka będzie z poziomu 35 czy 15%, czy za chwilę, może za 5 lat będzie już z poziomu 12% i w zasadzie machamy ręką, bo porażka to porażka nie dało się inaczej. No. Ale wiesz, wydaje bo, mi się, że jednak jest jedna to coś mocno, dodał, mocno zaniedbanego. O przyzwyczajaniu się do porażki. Kasper Płażyński był kandydatem w poprzednich wyborach samorządowych, kontrkandydatem na prezydenta miasta w Gdańsku. Kasper Kłażyński dzisiaj jest posłem i to jednym z takich młodych posłów PIS-u, który ma jakieś tam. To znaczy, problem też jest taki, że my nie mamy zawodowych, znaczy platform. My, przepraszam, bo ja zacząłem mówić jak w telewizji Republika tutaj jesteśmy przecież obiektywni i niezależni. W sensie my, w sensie prawica Wy nie. Eee, With wy nie the people. W sensie, że, że no naprawdę, no nagminne no jest na poziomie samorządowym, że to są ludzie, którzy chcą wejść do polityki krajowej, a samorząd traktują jako... I tam porażka też nie jest niczym strasznym. To nie jest tak, że przegrasz wybory samorządowe prezydenckie i będziesz startował za cztery lata, tylko to jest... Miałeś kampanię, stałeś się rozpoznawalny, no to już to będzie wystarczające, żeby na przykład utrzymać mandat posła. No niestety... Tak się nie wygrywa pewnie na dłuższą metę. Tak, tak. Mi się wydaje, że bardzo brakuje ludzi, którzy byliby w takim sobie oddelegowani, albo sami chcieliby oddelegować się specyficznie na poziom samorządowy i którzy ponad którzy byliby w stanie, wychodząc z perspektywy tego czy innego środowiska prawicowego, ale... jakoś jednak ponad ideologicznie konsekwentnie budować ale... swoją markę w danym mieście. Macie rację, że. No przy, przy całym tym zrzymaniu się na, na, taki, na taką plemienność miejskiej polityki, czy też to antypisowską histerię, jak to, to, to różnie można opisywać, no to też trzeba przyznać, że Platformie i koalicji obywatelskiej szerzej lepiej wychodzi to, kształt, to kształtowanie samorządowych elit, a, a gdzie gdzie ona nawet się o te samorządowe elity głównie opiera. Dobrze też wychodzi PSL-owi, no, mówiłem, szerzej koalicji obywatelskiej. Natomiast w przypadku pis to zostało zaniedbane. Ja pamiętam ten tekst, który, wokół którego zrobiło się trochę szumu, bo profesor Nowak też uderzył w samego Jarosława Kraczyńskiego. W w Arkanach, gdzie, gdzie pisał o, o, o sytuacji PiSu po wyborach parlamentarnych. I znaczy, wszyscy się skupili na tym, oczywiście, tak. wszyscy, wszyscy się skupili na Jarosławie Kaczyńskim, na tym, że o, tutaj profesor Nowak pisze, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. A nie wczytano się głębiej w ten tekst. A szkoda, bo to był bardzo dobry, to jest, to jest bardzo dobry, bardzo ciekawy tekst. I, i, I jak jeśli tutaj mogę swoje trzy grosze wrzucić, no to, to jest tak, że w tym tekście. No Można polemizować z tym, czy Jarosław Kaczyński powinien, czy nie powinien przejść na emeryturę. Szefowie partii często są starymi, doświadczonymi wyjadaczami. To nie jest tylko polska specyfika. Pisałem też taki tekst w Nowej Konfederacji. Przepraszam, że ciągle do, do tych rasach, gdzie, gdzie, gdzie w ogóle no, można globalnie spojrzeć, że coraz starsi politycy kierują partiami, kierują rządami. Natomiast bardzo ciekawa w tym tekście była analiza tego, co się dzieje w polityce samorządowej i tego, że pis sobie trochę politykę i kształtowanie tych samorządowych elit odpuścił. Że kampanie były często zaczęte zbyt późno, że właściwie zakłada się, że w w mieście powyżej 30 tysięcy absolutnie nie ma szans, żeby kandydat pisowy wygał. A właściwie czemu nie? Przecież Lech Kaczyński tak naprawdę urósł jako prezydent Warszawy. To, to, a to nie, to nie było 100 lat temu. To było, to było raptem, raptem lat temu 20. I jakby. To jest bardzo ciekawa refleksja profesora Nowaka i to też trochę widać w Poznaniu ja nawet rozmawiam z poznaniakami, którzy mówią to nie jest tak, że my to nie jest do końca tak, że my mamy antypisowską histerię, tylko my trochę tego, i y, y, y wszyscy wiedzą, że jak jest złym prezydentem Ka można każdego człowieka, kogo się w Poznaniu zapyta co myśli o prezydencie Jakubę, to zły prezydent, no ale mówią nie znamy kontrkandydata, nie wiemy kto to jest wydaje się, że to jest jakiś taki partyjny nominat, w ostatniej chwili znaleziony, ja uważam, że że to jest dobry kandydat i że to jest sensowny polityk natomiast to zwraca uwagę na to, że w ogóle się do kampanii nie przyłożono, że, że, że jakby no ale to nie jest, ale to nie jest, to nie jest, Michale, przepraszam, to nie jest brak nakładu pracy, to jest niechęć moim zdaniem pewna. Do polityki lokalnej. Znaczy, ja to rozumiem w pewnym sensie, bo ja się sam zastanawiam, czy Polska jest na tyle dużym państwem, które potrzebuje stanów, w sensie województw, sejmików wojewódzkich, powiatów, gmin i wszystkich tych poziomów samorządu, a, a, a wyborca potrzebuje dostawać te. Natomiast mam wrażenie, że sposób zarządzania Jarosława Kaczyńskiego polityką partyjną jest właśnie taki, że to Warszawy damy. Tobiasza Bocheńskiego, który, o nim nawet nie znam kandydata, który był w Poznaniu, ale o Tobiaszu Bocheńskim można powiedzieć to jest to samo. To znaczy, to jest bardzo ciekawy człowiek. To znaczy, jakby on by kandydował na, trochę tak było przecież z Andrzejem Dudą, tylko że wystawienie kandydata na prezydenta w wyborach ogólnopolskich, no to w pewnym sensie to jest trochę co innego niż wystawianie kogoś, kto powinien się zajmować tym miastem przez pewien czas, prawda? To znaczy... Mam wrażenie, że nominacje, struktura nominacji jest też po prostu taka scentralizowana. I często ludzie, którzy się angażują w tę politykę lokalną, nie, są, nie są, albo nie angażują się na tyle, żeby być kandydatem, którego nie da się nie wybrać. Tak? To znaczy, że już albo nawet to nie jest kandydat bezpośrednio związany z partią, tylko partia mówi, to my nie wystawiamy swojego kandydata i w pewnym sensie po, popieramy tego kandydata, który jest jakiś tam. Bo mam wrażenie, że to też, no dobra, nieważne. Słuchajcie, Kacprze, czy coś... się. Zbigi... znaczy tak... No, Daj Kacprowi no, powiedzieć, Michał, buty... nie, no, Dobrze, dobrze, dobrze. Ja młodzieś, się, ja się tutaj zgadzam, zgadzam się z tym, co mówił Michał i w tym tekście profesora Nowaka, który podobnie jak ja jest, jest z Krakowa, on się odwołał do sytuacji w Krakowie, gdzie jak on to publikował, ten rzeczywiście kilka tygodni przed wyborami. Nie było znanego kandydata na prezydenta miasta, co było rzeczywiście dość kuriozalne. No, no, no i to bardzo dobrze było w tym widać. Tak, został ostatecznie wrzucony niedługo później kandydat, były wojewoda, który no, nie był z Krakowa, tylko z Olkusza, był taki dość, dość nijaki. No i dostał wynik 19,8%, który nie pozwolił mu nawet wejść do drugiej tury. Który był wynikiem znacznie słabszym niż wynik kandydatki PiSu 6 lat wcześniej który był 31%, ale który nawet był słabszy niż wynik PiS-u w tych samych wyborach samorządowych do Rady Miasta, ponieważ tam było 23% z czymś tam. I to jest, to, to bardzo dobrze pokazuje, ale z drugiej strony mamy taki, mamy taki kontrapunkt moim zdaniem akurat w Krakowie w postaci kandydatury Gibały, który do tej drugi, do drugiej, który wszedł oczywiście z niższym wynikiem niż, niż kandydat Platformy i pewnie, pewnie w tej drugiej turze przegra, ale jest przykładem kogoś, kto zaczynał jako polityk krajowy, był dwie kadencje posłem, był Szefem krakowskiej platformy, nawet był potem przez, przez kilka lat w ruchu palikota. Natomiast na pewnym etapie przeszedł stricte na poziom polityki miejskiej. Zaczął się zajmować konkretnie Krakowem i konsekwentnie przez ostatnie 10 lat przebrandował się z ideologicznego krajowego polityka na lokalnego gościa, którego każdy kojarzy, każdy wie, kim on jest. I on przez te 10 lat, ostatnie, zdążył, kiedy już trzeci raz startuje na prezydenta Krakowa, za każdym razem dostaje lepszy wynik zdążył wyrobić sobie pewną markę, chodząc na spotkania od partii razem po klubie Jagielloński i pokazując się, że on jest takim, jest znany z tego, że jest bardzo responsywny, ludzie, mieszkańcy mogą tam do niego pisać wiadomości, i o nim odpisuje, nawet teraz zresztą. No i po prostu wyrobił sobie pozycję kogoś lokalnego, miejscowego, niepartyjnego, na którego, co widać po tych wynikach, głosowali nie tylko ludzie o poglądach liberalno-lewicowych a z takiego środowiska on się ewidentnie wywodzi, ale też na przykład wyborcy PiSu i co ciekawe również kandydat Konfederacji Konrad Berkowicz też dostał słabszy wynik niż lista Konfederacji do Rady Miasta, na której były zresztą postaci raczej no mało znane. To też pokazuje, że wyborcy prawicowi zagłosowali na gościa, który był przecież, kurde, posłem ruchu Palikota, tak, ale przez ostatnie 10 lat wyrobił sobie markę lokalnego, kompetentnego, sympatycznego tak. działacza, tak? i takich ludzi, takich, takich ludzi, którzy, oczywiście on też ma tę przewagę, że ma swoje własne pieniądze, ale, ale generalnie nie ma tego typu postaci kreowanych konsekwentnie w, w miastach lokalnych, tak ponad, ponad ideologicznie, jako ktoś merytoryczny, skupiający się też na polityce lokalnej, a nie będący kimś, kto startuje na prezydenta miasta, żeby poprawić swoje szanse w walce o, o bycie posłem w kolejnych wyborach. Tak, tylko że to, właśnie, to wymaga czasu i to wymaga innego podejścia. Do, do wyborów samorządowych niż się podchodzi do wyborów centralnych. W wyborach centralnych się głosuje no, bardziej na listę i te listy są układane no, zgodnie z preferencjami centralnego zarządu partii. Natomiast no, w wyborach samorządowych trzeba właśnie, tak jak słusznie mówisz, tego kandydata hodować, trzymać go w zanadrzu i tak dalej, i tak dalej. No, w Poznaniu tutaj nie, nie podałem nazwiska, Zbigniew Czerwiński. Więc właśnie z panem Czerwińskim się spotykam często z tym, z tym, z, z, z tym podejściem, że, że no, no, on nie jest dość rozpoznawalny w mieście, natomiast no, niewątpliwie jest masa ludzi, z, tak jak mówisz, o różnej proweniencji, która ma powody, żeby zagłosować przeciwko urzędującemu prezydentowi, i tak często bywa, tylko właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy jeden z tych wiecznych prezydentów jest słaby, trzeba mieć już kogoś gotowego, kto się przez 10 lat przygotowywał, kogoś za zanadrzu, kto właśnie wtedy w tym momencie uderzy. Dokładnie. No zbra, słuchajcie, To, to może... jest lekcja, bo teraz wiecie, mamy kolejne 5 lat do kolejnych wyborów samorządowych i przez te 5 lat powinny być tego typu osoby, bo Powinna zacząć się ten proces hodowania. Tylko, ok. Tylko ja w to nie wierzę, bo powiem Wam tak. Moim zdaniem, jeżeli tak już mieć takie poważne podejście, ja mam taką dobrą koleżankę, z którą grałem kiedyś w zespole, która była, jest lewaczką generalnie, tak mi się wydaje przynajmniej, ale no tak z, z takimi ludźmi się zadaje i partia, czy tam jakaś takie grupa Obywatelska, z którą ona współpracuje, ale była w radzie swojej dzielnicy, interesuje się sprawami miasta i teraz startowała do Rady Gminy. Moja siostra na nią zagłosowała. Ja nie głosowałem, ale też bym może na nią nawet zagłosował, bo ja mam takie poczucie też, że jakby problem polega na tym, że no okej, okay, w przypadku takiego dużego samorządu, naprawdę, czyli Rafał Trzaskowski, może. Tam, na przykład, zasponsorować tam hostel LGBT, prawda, i tego typu rzeczy mogą się odbywać. No ale ktoś, kto jest w Radzie Miasta, no ma małe nawet możliwości, nawet gdyby chciał narzucać swoją ideologię, to ma małe możliwości, a dużo więcej trzeba by było dyskutować o tym, czy potrzebujemy tej linii tramwajowej, czy tamtej, czy potrzebujemy jednego biletu, na przykład w trójmieście, bla, 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 bla. I te wszystkie rzeczy. I mam wrażenie, że. Kandydaci prawicy zbyt często yy, właśnie nie robią tego, co robił pan Gibała, czyli że nie rozmawiajmy o tym, czy ja byłem, czy pan jest prawicowy, czy lewicowy, tylko porozmawiajmy o tym mieście, w którym razem mieszkamy. Tak? A, a często jest tak, że no, taki kandydat prawicy, no, na przykład jak Tobiasz Bocheński teraz w tej kampanii mówił nagle o jakichś piątkach wege, żeby stać się taki bardziej wielkomiejsko-młodzieżowy, no to, to po prostu mi nie pasowało i chyba lepsza by była no w takim idealnym świecie. Lepszy byłby kandydat, który rzeczywiście może w przeszłości był zwolennikiem piątków Wege. Teraz mówi, wiem, że tego wyborcy Boże by chcieli w takim mieście jak Warszawa. No i to zróbmy piątki Wege, czy tam środy Wege, czy już na, nie pamiętam, ale o coś Wege chodziło, nie? Więc no po prostu. Moim ja, zdaniem. To jednak się trochę łączy, a zwłaszcza ważni są, i tu, tu, tu masz rację, zwłaszcza ważni są prezydenci dużych miast, bo, bo to, to faktycznie, tak jak w świętej pamięci Benjamin Baba pisał, oni zaczynają w coraz większym stopniu rządzić światem. Nie, nie ja tak uważam. I, i, I potem spróbuj, rośnie urbanizacja. Macieju, bardzo gwałtownie. I spróbuj potem zrobić udaną kampanię dla centralnej partii w mieście, w którym być może taki bardzo pragmatyczny, on, on nie jest ideologiczny w swojej kampanii, a potem spróbuj zrobić kampanię dla partii ogólnokrajowej w tym mieście. Nagle się okaże, że no, nie dogadasz się, jeśli chodzi o reklamy w środkach komunikacji miejskiej, że Ratusz ma dobre układy z, z... Ja wiem, ale właścicielami z firmami wynajmującymi Billboardy, że tutaj Straż Miejska i służby pożarnicze stwierdzą, że no nie zadbałeś o organizację o, o, o należyte zabezpieczenie swojego eventu, i tak dalej, i tak to dalej. jest i tak prawda. Dalej. Ja bardziej jak zacząłeś mówić o tym Barberze, no bo muszę coś powiedzieć na ten temat. To ja mam tylko z tym problem, bo no pamiętajmy, Paweł Adamowicz jeszcze też święty pamięci Zapraszał w ogóle jeszcze Barbera, były całe takie. No bo to mu się podobało, że. Bo pamiętajmy, że tytuł książki jest taki: Gdyby burmistrzowie rządzili światem, no to świat byłby lepszy, bo ci burmistrzowie umieją różne rzeczy załatwić. Tylko fikcja całej tej teorii polega na tym, że w przypadku państw zachodnich to te rzeczy, które się udawały tym burmistrzom wielkich miast, udawały się także ze względu na zmiany na rynku pracy, które wiązały się z tym, że w, poli, jakby w społeczeństwie informacyjnym te największe zarobki mieli ludzie, którzy mieszkali i przenosili się mieszkać do tych miast, no bo tam był ich biznes, a coraz a upadały te mniejsze miejscowości. W przypadku Polski te sukcesy wszystkich prezydentów miast też wynikały po prostu z ogromnych transzy pieniędzy europejskich, które oni dostawali na rozwój infrastruktury, a w Stanach już widać, że przepraszam, Gavin Newsom, albo jak on się nazywa, ten to jest gubernator, oczywiście, ale burmistrzowie tych miast wcale już nie mają takiej dobrej pracy, gdzie jest coraz więcej bezdomności, gdzie jest podstawowe problemy są, są niezałatwione. I w Warszawie, jak się obserwuje na przykład, jak wyglądają ulice Chmielna. Ja nie jestem Warszawiakiem, i tak dalej, ale są takie. Niby reprezentacyjne ulice w Warszawie, które naprawdę wyglądają trochę dziwnie, to moim zdaniem to też się zacznie. Więc jakby cała ta. Ja no, lecił, ja żeby oni ponieważ... mają ogromną władzę i w tym sensie tak rozumiem Twoją wypowiedź, ale ja oponuję przeciwko tej tezie Barbera, że oni wynaleźli jakiś nowy, lepszy sposób. Nie, na Nie, absolutnie nie, ja się z tym bo nie to zgadzam, jest bo po, prostu, prostu. po prostu uważam, że na dłuższą metę nie da się być, Poważną, centralną partią władzy, nie mając przynajmniej kilku swoich dużych miast. Okej, okay. zgadzam się z tym. A też moim, ja zawsze lubię to wrzucać, wrzucę teraz jeszcze, PiS, przez, nawet do szczytu potęgi, nie był w stanie zdobyć żadnego, żadnego dużego miasta dla siebie, będąc partią, która od 20 lat jest jedną z dwóch najważniejszych partii, 10 z tych 20 lat rządziła krajem. A jednak to nie, to nie jest wszędzie tak na zachodzie. Tak? We Francji najzdemonizowany od 50 lat, będący w opozycji, zawsze na poziomie Krawym Front Narodowy, by jest w stanie wygrać w 120-tysięcznym mieście Perpignan na południu Francji, mając tam swojego, swojego kandydata lo, lokalnie znanego, angażującego się tam od lat. I no, można próbować. Można. Słuchajcie, proponuję 10 minut na temat. Y Lobby niemieckie w USA. Michale. Dawaj, Michał. Jedziesz z nimi. <noise> to znaczy, e, Nie, to znaczy, jakby ten temat mi się urodził. E, ja nie wiem, tak, tak już ludzie reagują, jak ja zaczynam mówić o Niemcach. <noise> to w nie, Wielcowie nie słuchać. Tak, A tak. Swą, to... Swoją drogą e, chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć. W dzisiejszym programie, ale my nagrywamy w czwartek, a widzowie będą to oglądali w piątek, mówiłem o, o CPK, mówił Trzaskowski i mówił, że no po co budować CPK, możemy modlin tak rozwinąć, że tym Niemcom to w pięty pójdzie. Ja już tak sobie, właśnie taki żart wymyśliłem, mówię, no tak, tak. Niemcy tam siedzą, mówią, Boże, tylko nie ten modlin, CPK to budujcie i cztery, ale tylko ten modlin, nie rozwijajcie tego modlina. Oni mówię, ja mówię, niech Niemcy już mają ten swój bajer, my rozwiniemy i stworzymy potęgę z Termaliki Bruk bez Nieczycia. W każdym razie. Dobrze, Michał. A tu wyobrażasz sobie, jak na przykład w Lidze Mistrzów tam próbują termalika Bruk. Tam wymawiają ci komentatorzy. No to ja po prostu. A ten zawodnik w poprzednim sezonie grał w puszcza, no dobrze. Dobra, nie, to, 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 się, to się wytnie pan. Ale pan nie ćwiercił. No no. ja tak, tutaj byłem. Um... Tutaj nie cieszę, tutaj nie połomice, to nie Pałomice, to zawsze przypomina wracając... wójta Alberta, oczywista koło mnie ległyn. No tak, dobrze, Michał, tak. a, a, właśnie, no, już jako Czy nie jak przestali Wójcie, rządzić ale... USA, tylko zaczęli rządzić Niemcy, to jest pytanie. A wiesz, ja mam, a wiesz, ja mam trochę takie wrażenie. To znaczy, mhm. to, jest, to jest taka prowokacyjna teza, mam trochę takie wrażenie, bo oczywiście wszyscy mówią o lobby żydowskim, i, i to nie jest. Bynajmniej tutaj uprzedzam teza stawiana przez jakichś straszliwych antysemityków, tylko to poważni badacze. Nie traktuję antysemityków. Tak. Nie, to, to znaczy, ja poważni, taktuję, taktuję, znaczy, poważni, poważni ja politolodzy, gada. tacy jak Steven Walt, y, y, stawiają takie tezy czy John Mearsheimer, że amerykańska polityka była zbyt, zbyt często poświęcała żywotne interesy Waszyngtonu, żeby bronić interesów Tel Awiwu, żeby bronić interesów teraz już Jerozolimy, żeby bronić interesów Izraela. I, ale jakby to pomału to, to zjawisko jest dobrze opisane i ono pomału zaczyna zanikać, ustępować. Tak jak mówisz, teraz nawet Donald Trump mówi, wszyscy w Stanach Zjednoczonych mówią, nie no, jakby są pewne granice, nie możemy we wszystkim i zawsze popierać tego, co robią władze Izraela i tak dalej, Natomiast stosunkowo słabo zbadanym zjawiskiem, a takim, na które ja się osobiście natknąłem, to Marcin Kędzierski też o tym pisał na, na swoim Twitterze, to jest istnienie bardzo silnego lobby niemieckiego i o ile to Jewish lobby, to, to, to lobby pro, prożydowskie ono ma wpływy w obu partiach, ale stosunkowo większe u republikanów, o tyle, bardzo mi się wydaje wyraźną kwestią jest to, że lobby niemieckie ma znacząco wyższe wpływy u, u demokratów. I jakby ja się często z tym stykam. Miałem wykład na temat relacji niemiecko-amerykańskich niedawno w ośrodku studiów amerykańskich UW. Przedtem miałem na mojej Alma Mater, tam gdzie napisałem doktorat na Louisiana State University, też podobny wykład, no bo pracowałem w Niemczech jako, jako dyplomata, więc mnie pytano o takie rzeczy. I często się pojawia pytanie, no dobrze, ale zwłaszcza w Polsce, jak to jest, że ci Amerykanie tak we wszystko Niemcom wierzą, często nawet bez swoim interesom. No przykład, pierwszy brzegów. Joe Biden podobno jest tak strasznie, tak strasznie przeciwstawiał się Nord Stream 2, tutaj w pewnym momencie Radek Sikorski wręcz tam thank you USA, natomiast przecież jest prawdą, że rok przed wojną na Ukrainie, wiosną 2021 roku, to właśnie administracja Bidena dała zielone światło dla Nord Stream 2 i dała po bardzo silnych zabiegach dyplomatycznych ze strony Niemiec, ale dała, przyjechał tutaj, to było, to było podczas wizyty Lloyda Ostina, ile dobrze pamiętam, on, on, on wygłosił taką formułkę. Jak to jest, że jednak zawsze pomimo różnych wątpliwości, pomimo bardzo często antyamerykańskich nastrojów panujących w Niemczech, jednak, jednak się wraca do tego business as usual. I jak ja jestem o to pytany, to ja w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że to jest trudno wytłumaczyć inaczej, niż jednak w pewnym lobby które jest tradycyjnie skupione wokół instytucji akademickich. W ogóle należy pamiętać, tak jak o tym pisał Alan Bloom w The Closing of the American Mind, że nowoczesny uniwersytet amerykański został zbudowany w XIX wieku przez niemieckich profesorów i te więzi do teraz trwają, one istnieją. To jest takie, no i, to jest taki i, bardzo i Bloom, głęboki ma jeszcze kluczowa dla zamknięcia amerykańskiego umysłu. Było e, wpływy niemieckie po wojnie, po II wojnie światowej. Także, tak, a, w, po wojnie, tak a po drugiej wojnie mieliśmy XIX-wieczny uniwersytet, a po II wojnie fala e, imigracji. i prze, przecież, znaczy, W tym, czym ja się zajmuję na uczelni, czyli myśl polityczna. No to, jak się mówi o amerykańskiej myśli politycznej, e, zwłaszcza tej konserwatywnej, chociaż lewicowej też, to mamy tak. E, na prawej stronie, Leo Strauss, Erik Vaughlin. Na lewej stronie Frankfurt School i, 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 i wszystko to, co się z tym wiąże. Przecież to są niemieccy profesorowie, to są niemieccy intelektualiści. To, to, są, to, to są takie to jest pewien kod kulturowy, który, mu, który mówi, że Niemcy to jest coś postępowego, to jest coś ważnego, to nie jest po prostu taki kraj, jak wszystkie inne. Znaczy, ale ja bym... tak naprawdę. I to naprawdę widać w amerykańskiej polityce. To, o czym pisał Marcin Kędzierski, to akurat dotyczyło prawicowego czasopisma, napisaliśmy po angielsku podczas wojny na Ukrainie z Marcinem Kędzierskim długi artykuł. On sam to ujawnił publicznie, więc tutaj możemy mówić otwarcie, napisaliśmy go o tym, że no, amerykańska polityka, że to jest ten moment, kiedy amerykańska polityka zagraniczna w Europie powinna się trochę odkleić od Niemiec nie zupełnie, ale jednak trochę. I wysłaliśmy go do bardzo konserwatywnego periodyku zajmującego się polityką zagraniczną. I mieli, znaliśmy tam, mieliśmy kontakt jako jeden z redaktorów. I ten redaktor po jakimś czasie nam wprost odpisał w mailu. Ja mam tego maila i, i, i być może kiedyś go użyję, że y, bardzo dobry tekst, bardzo ciekawy, ale redaktor naczelny jest germanofilem, studiował w Niemczech i, i, i po prostu nie przejdzie, bo nie. E... Więc, więc jakby to było, to było takie moje osobiste doświadczenie. A drugie doświadczenie to zupełnie niedawno. Opowiadał mi kolega, który no jest w służbie dyplomatycznej, że. Spotkał się z amerykańskim ekspertem, lobbystą zajmującym się energetyką i on mu powiedział coś takiego. Mówi, Słuchaj, y, był Tusk, rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie y, mają zainwestować w polską energetykę atomową, że to ma być kontynuacja to, co już było założone za czasów rządu PiSu. No ale z moich informacji teraz wynika, mówi ten amerykański lobbysta, że. Y, Owszem, będzie polski atom, ale on jednak będzie bardziej robiony we współpracy z Francją, z Paryżem, niż, niż z Waszyngtonem. Teraz no, odpowiedź mojego kolegi była taka: no widzisz, no, głosujesz na demokratów, to, 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 to masz taką, taką politykę, jaką masz. I, i mnie właśnie, właśnie to uderzyło. Patrząc na to, jak działa Mark Brzeziński, jak, jak działają amerykańscy, Dyplomaci, lobbyści w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech, że te rzeczy im się nie do końca łączą, że, że oni na przykład, że oni w Polsce konsekwentnie, że, że ich polityka zagraniczna jest zbyt ideologiczna, że jeśli oni w Polsce będą konsekwentnie stawiać na takich polityków jak Donald Tusk, to nie będą amerykańskie koncerny dostawały y, y, tych kontraktów, które chcą, nie będą te relacje takie, jaki jak Waszyngton by chciał, dlatego że ci piękni, progresywni politycy, którzy im się może ze względów ideologicznych jako, jako demokratom podobają, oni są politykami, Pro niemieckimi, co najwyżej pro i jakby, no, to, to, znaczy, po, po tej rozmowie mój znajomy stwierdził, że ten, że, że no, tenże amerykański lobista stwierdził, że o tym się za mało mówi, to trzeba przemyśleć. No e, więc, no, bo, bo tak chciałem, przepraszam, się. to jest super ciekawe, i myślę, że nawet nie mam nic przeciwko temu, żeby to było zdominowany część przez Ciebie tego podcastu, bo te rzeczy, które mówisz są niezwykle interesujące. Ja bym dodał do tego kilka rzeczy. Po pierwsze, i to jest spekulacja moja teraz, to znaczy wspólna wizyta Tuska i Dudy, moim zdaniem pokazała jednak, że pomiędzy Waszyngtonem, a ambasadą USA w Warszawie, czyli konkretnie Markiem Brzezińskim, jest pewna różnica. To znaczy... Ten zdecydowanie protuskowy prokoalicji rządowej o aktualnej zwrot Brzezińskiego nie do końca jest nawet w Białym Domu obecnym oddawany. Jest taka rzecz, i Ja nazwijmy ją póki co plotką, bo ja po prostu nie mogę o niej mówić, że bardzo istotny periodyk e, amerykański, dziennik i to lewicowo-liberalny odrzucił opet e, przedstawiciela rządu polskiego, Donalda Tuska, chociaż przyjął opet prezydenta. To znaczy, mi chodzi o to, że wydawało się też po pewnych przesłuchach, które miałem z tej wizyty, że niektórzy przynajmniej Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, co ty mówisz. Czyli, że będziecie stawiali na Tuska, podsumowując to krótko, to te umowy mogą być pod wielkim znakiem zapytania, bo to nie jest wasz polityk, to jest polityk związany bardziej z Berlinem, Brukselą i Paryżem. Drugą rzecz tylko, którą chciałem dodać do tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że niezwykle ciekawe jest to, że to lobby niemieckie być może jest ukryte, w pewnym sensie, ludzie o niej nie myślą, bo nie znajdziesz, e, nie znajdziesz Amerykanina, którego weźmiesz na bok, nawet takiego zajmującego się polityką, obserwując, któremu powiesz Niemcy, Niemcy to są super, nie? I on powie, tak, tak, Niemcy zawsze ich podziwialiśmy, uwielbiamy kulturę niemiecką. A właśnie Steven Walt, który, który, hmm. który był współautorem książki o lobby żydowskim, napisał Foreign Affairs bodajże rok temu artykuł, że gdyby. Nie, to znaczy, to było jeszcze przed wojną na Ukrainie, to, 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 to dwa lata temu, że no on dałby w ogóle złoty medal niemieckiej polityce zagranicznej. Także nie, to ale nie jest chaj, do końca tak skończyć, bo, bo... Bo, 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 ty, bo to co powiedziałeś niezwykle ciekawego, to kto gra w tej orkiestrze, tak? czyli to są uniwersytety na przykład i tak plus y, wszystkie inne wpływy. Natomiast ja się zastanawiam, czy partytura, ta która jest grana dzisiaj proniemiecka w istocie, ale deklaratywnie ona nie jest proniemiecka, tylko proeuropejska. To znaczy, że Niemcy jednocześnie przedstawiają się tak pragmatycznie, chcecie dobrej współpracy z Unią Europejską to współpracujcie z nami, ale to jest, bo pamiętajmy, jak Biden dokonywał tych decyzji, zdjęcia tych dodatkowych, nie nałożenia dodatkowych sankcji na Nord Stream 2, przyjechał przecież do Brukseli, zanim spotkał się z Putinem, żeby wszystko uzgodnić. To była ta idea powracania do dobrych relacji z Europą. A myślę, że ta ideologia, o której ty mówisz, ma taką postać, że zakłada się, że nie ma dobrych relacji z Europą, jeśli się nie ma dobrych relacji z, z Niemca, tak. E... Znaczy, no dlatego, że Niemcy są równocześnie, znaczy w oczach demokratów Niemcy to jest i duża gospodarka, i najbardziej progresywny, Ociek. jeśli nie jeden z bardziej progresywnych krajów w, w Unii Europejskiej, więc to jest naturalny lider, więc co mogłoby pójść nie tak? Czy to jest też związane z tym, że jeśli chodzi o pogląd na poglądy, przepraszam, na stosunki międzynarodowe, to wśród demokratów dominuje paradygmat liberalny. Czyli taki, że takie realistyczne spojrzenie na. Na, na jednak interesy państwa, które nie zawsze muszą się układać po liniach ideologicznych, że to jest, to jest przesąd, to jest takie właśnie, jak to się u nas mówi, epatowanie. Natomiast, natomiast tak naprawdę to, to idąc tymi liniami progresy ideologicznie progresywnymi, i, i, I w ten sposób podchodząc do polityki zagranicznej, to to, to ma się słuszny i, i bardziej prawdziwy obraz. No i jakby rzeczy. Tylko dwie rzeczy chcą Nie jeszcze. W, 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 no, niech Michał tylko... powie, niech michał powie, Pierwsze, jeśli chodzi o to, to uniwersyteckie i eksperckie środowisko, to m, ja pamiętam rozmowę, jaką miałem i zapytano mnie o to podczas. Oj, przepraszam. E, jak mówię o Niemcach, to w ogóle mikrofon przewracam podczas mojego wykładu w Ośrodku Studiów Amerykańskich. No, ale proszę Pana, no ale jakie, jakie tutaj ma Pan dowody na to, że, że faktycznie to, to lobby niemieckie jest takie silne? Więc ja powiem tak, powiem, że dwa natychmiast mnie, mi się rzucają w oczy. Po pierwsze to, że część amerykańskich instytucji, które działa w Niemczech została Zgermanizowana i koronnym przykładem to jest German Marshall Fund który jest amerykańskim think tankiem, ale on w tej chwili tak na... miał reprezentować interesy amerykańskie w Niemczech, tak naprawdę reprezentuje im interesy niemieckie w Stanach. To było bardzo dobrze widać, kiedy na przykład eksperci German Marshall Fund mówili, że, że w ogóle NATO powinno mniej inwestować w takie kraje jak Polska ze względu na brak praworządności i tak dalej, i tak dalej. Czyli mniejsza obecność Stanów Zjednoczonych powinna być w Polsce, bo, bo jesteśmy niepraworządni za czasów, za czasów rządów PiS. To było to była była jedna rzecz, a druga rzecz, i to był dla mnie ten moment, kiedy kiedy faktycznie zacząłem myśleć o, ty, o tej kwestii. Być może też powinienem napisać po angielsku książkę German Lobby. To, były, to był okres prezydentury Trumpa, kiedy. W Stanach Zjednoczonych zaczęło się wprost pisać. Ja osobiście znam ludzi, Benjamin Haddad na przykład Foreign Affairs. Foreign Affairs jest, to jest, przepraszam, Foreign Policy, foreign właśnie, policy. Foreign Policy, bo Foreign Policy jest, Foreign Affairs jest bardziej centrowy, może nawet konserwatywny, natomiast Foreign Policy jest bardziej progresywny. I zaczęli pisać, że teraz Niemcy przewodzą, Liberalnemu światu. Teraz Niemcy tak naprawdę nadają ton. Teraz Angela Merkel jest liderem. New York Times. To się powtarzało. To oczywiście szybko przez samych Niemców było tonowane, ale jednak ja dostałem pytanie podczas mojego wykładu, czy to nie są po prostu relacje gospodarcze? I moja odpowiedź jest taka: relacje gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, na przykład, są podobne do relacji gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. To są duże gospodarki, to jest duży wolumen wymiany, to są poważne interesy. Ale czy ktoś sobie wyobraża, żeby w jakiejkolwiek sytuacji nagle zaczęli pisać amerykańscy intelektualiści, że światu przewodzi premier Japonii, albo że w ogóle japońscy politycy, czy japońska polityka jest dla nich jakimś, jakimś wzorem i, i jakimś, jakimś wyrazem tego kierunku, w którym powinna iść ludzkość. Nie, to, jest, to, są, to są inne relacje, to są inne relacje symboliczne i to jest ogromne wyzwanie dla takich krajów jak Polska, żeby jednak przekonywać w Waszyngtonie, że nie zawsze to, co dobre dla Berlina, jest dobre dla Warszawy. I, i, I że nie zawsze jest tak, że jedynym telefonem, jedynym numerem, pod który się powinno dzwonić w Unii Europejskiej, to jest Berlin. Ja bym tylko powiedział, zanim oddam ostatni głos Kasprowi, że. To, co ty powiedziałeś, jest też ciekawe. To znaczy, że wydaje mi się, że jak my myślimy o tworzeniu polskiego lobby, to wydaje mi się, że paradoksem tego, porozornym paradoksem tego niemieckiego lobby, to jest to, że oni wcale nie pragną, żeby Biden zaprosił na przykład dzisiaj Scholza do Białego Domu i powiedział: Boże, jaki to jest ważny sojusz, jak my się lubimy, jak my się cenimy, jak my się kochamy, ja dla was wszystko zrobię, co chcecie bo dla nich to jest, byłoby przeciwskuteczne. Oni uważają, że lepiej y, mieć tych sojuszników właśnie w think tankach, wśród intelektualistów, wśród polityków, którzy wiedzą, co jest na rzeczy Kasprzy. Tak, to jest bardzo dobra uwaga i myślę, że bardzo ważny wniosek, który z tego, co mówi Michał, e, wypływa. że to, f, to, to jest, myślę, optymalna na nich sytuacja, kiedy ktoś inny, nie będący Niemcem, on mówi, jakie Niemcy są wspaniałe, jak bardzo Niemcy przewodzą wolnemu demokratycznemu światu, a Niemcy sami tunują nie no, bez przesady nie jesteśmy aż tacy, ale to bardzo miłe. E, tak, 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 natomiast My myślę, to robimy że, że... dla ludzkości, a nie przecież dla Niemcy. Tak, tak no, staramy się, robimy, co możemy. No ale dzięki, dzięki. To, 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 to nas motywuje do dalszej pracy. E, ale e, mówiąc, mówiąc poważnie, no, wydaje mi się, że musimy też po prostu brać. Pod uwagę, że Amerykanie mogą po prostu, oprócz oczywiście czynnika ideologicznego, który odgrywa swoją rolę, oprócz tego czynnika lobby, no po prostu, Amerykanie mogą uważać, że im się to kalkuluje. Po prostu też musimy brać pod uwagę, że nigdy żadne, żaden rząd Stanów Zjednoczonych nie stwierdzi, to teraz jesteśmy całkowicie przeciwko Niemcom i stawiamy na Polskę. Co my byśmy chcieli, żeby tak było, i to są takie sny nasze, że właśnie Stany Zjednoczone zobaczą, że Niemcy są straszni i będą wspierać tylko nas i inicjatywę Trójmorza. No, oczywiście możemy się starać, żeby tak było trochę bardziej, ale zawsze, zwłaszcza demokratyczne oczywiście, ale każdy rząd Stanów Zjednoczonych no będzie uważał, że chce mieć Niemcy po swojej stronie. Chce oczywiście te Niemcy mieć po swoim butem. Chce, ale... mieć, chce mieć na Niemcy wpływ ale nie będzie chciał. Żeby, ale, ale nie będzie chciał tego, żeby były nadmiernie, moim zdaniem, jakby pewien poziom konfliktu polsko-niemieckiego jest dla nich okej, okay, żeby ich nas rozgrywać, ale bez przesady. Żaden rząd Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, nie będzie chciał, żeby Polska była totalnie w zwarciu z Niemcami, tylko będzie chciał, żeby Polska i Niemcy jakoś tam rywalizowały między sobą, ale żeby zasadniczo grały do jednej bramki, zgodnie z tym, co amerykańskie. Jak Casper skończył, to starze. mogę coś powiedzieć super kontrowersyjnego. Dawać, Bo, Proszę, ja, na koniec. Dobra, słuchajcie, no, no tak, oczywiście pewien, pewien, pewien konflikt jest w interesie Stanów Zjednoczonych, no ale jakby a też mówiąc o tym lobby, jego przykładem dla mnie ewidentnie jest jest Atlantic Council, inny think tank, gdzie były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Fried swego czasu pisał, że tu może owszem super, ale ono powinno mieć headquarters, powinno mieć główną siedzibę w Berlinie. No więc jakby to 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 to, to, to nie ale nie, też nie dla po sprawiedliwości, to dla sprawiedliwości Daniel Fried yy, to bo polskie media o tym mówiły mało, ale w bardzo gorącym okresie, kiedy policja weszła do pałacu prezydenckiego, spotkał się z Andrzejem Dudą, zanim w ogóle spotkał się z Markiem Brzezińskim podczas wizyty swojej w Polsce. Ale to taka... tak naprawdę. No, no, może, może coś, ale, ale ja teraz coś powiem. I teraz przychodzi ten mój kontrowersyjny element. A teraz będzie kontrowersyjny. Tak, teraz będzie okay. kontrowersyjny. No, teraz będzie teraz kontrowersyjny. Będzie, ale będzie kontrowersyjny. No będzie kontrowersyjny. Słuchajcie, Dawaj. więc my musimy też myśleć o interesach naszego kraju. I ja jestem. Ja nie bez przyczyny mam opinię kogoś, kto, kto ma poglądy. Transatlantyckie, proamerykańskie. Zdobyłem moje wykształcenie na amerykańskiej uczelni. E, e, świetnie władam tym językiem. To, to, to są pewne rzeczy, od których nie ucieknę. Ja jako komentator, jako. Językiem jako transatlantyckim. E, no tak. A to w, w, wiesz. Pani profesor, u której miałem tak zwaną na studiach jeszcze filologii angielskiej, którą też studiowałem, miałem zajęcia z praktycznego języka angielskiego, to chyba właśnie tak by ten mój angielski opisała, że to jest transatlantycki. Ale do, do czego zmierzam? Stany Zjednoczone bardzo konsekwentnie i długo prowadziły w Europie politykę stawiania. Przede wszystkim na Berlin, nawet wtedy, kiedy Berlin działał na ich niekorzyść, nawet wtedy, kiedy, kiedy Berlin podkopywał założenia ich polityki. I teraz my, ja widzę też, co się dzieje w Niemczech, czytając niemiecką prasę. Jeśli za jakiś czas Niemczech zacznie rządzić, a moim zdaniem w końcu zacznie rządzić, opcja radykalnie antyatlantycka, czyli jakaś koalicja z AFD lub jakaś bardzo lewicowa, bardziej lewicowa koalicja niż obecnie z silną rolą Die Linke, te partie zwyżkują, czy, czy rolą ruchu Sary-Wagenknecht, to są, to są partie, które idą do przodu i... To ja sobie potrafię bardzo dobrze wyobrazić, że wtedy nagle Atlantyk się obudzi, obudzą się, obudzi się Departament Stanu. Natychmiast zacznie z nami rozmawiać innym tonem: mówić, tak, teraz budujemy, tu może teraz musimy robić przeciwwagę dla tego Berlina, który jest coraz bardziej eurazjatycki, tam w ogóle rządzą jacyś przyjaciele Putina i itd., dalej. I teraz. I teraz przychodzi moment kontrowersyjny. A ja bym wtedy powiedział Amerykanom: wypchajcie się. Dlatego, że my możemy być wtedy w takiej sytuacji, w której będziemy mieli Berlin, który będzie gotowy do jeszcze bardziej brutalnych działań wobec nas niż, niż dotąd był, i będziemy nadal mieli z drugiej strony rozjuszonego Władimira Putina. I znaczy, Obserwując tą, tą politykę Berlin First w, w, w Stanach Zjednoczonych, ja po prostu przestaję, y, 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 przestaję mieć zaufanie do tego, że nawet jeśli oni by w przyszłości zdecydowali się na takie ad hoc wsparcie y, y, naszych ambicji regionalnych, czy to by było rozważne się na to godzić. Dlatego, że po pierwsze może się odmienić, y, po drugie... Y, takie rzeczy i takie relacje się jednak buduje długofalowo, a moim zdaniem Waszyngton tego zupełnie zaniedbał. Dobrze, i na I to tym było kontrowersyjnym, kontrowersyjnym. Ja bym proponował e, zakończyć. To było kolejny odcinek, który miał, miał się ograniczyć do minuty do, do minuty. do godziny 10. Ale to dłużej. Ale to, czy to, czy, to jest, e, czy to jest źle? To była godzina 10, tak, jak my ją rozumiemy, e, można powiedzieć. E, Kacper Kita. Dziękuję serdecznie. Michał Kuś. Dziękuję serdecznie. I ja. Czyli Maciej Korzuszek. E, widzimy się w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękujemy.